Ksiądz Gurgasz urodził się w Jabłonicy Polskiej, nieopodal Krosna. Mała wieś, niezwykle malowniczo położona na Pogórzu Dunowskim. A co być może istotne, położona niedaleko Starej Wsi, miejsca, w którym jezuici mają swój nowicjat, miejsca, które przez duszpasterstwo jezuickie rzeczywiście na okolice oddziałuje. W wieku 17 lat wstąpił do nowicjatu jezuickiego. Już jako jezuita zdał maturę, rozpoczął studia wyższe. Uczył się między innymi w Pińsku na Polesiu, uczył się również w Krakowie. Interesował się filozofią, interesował się rzeczami związanymi z etyką, z teologią. Według relacji osób, które go znały, no, był też takim stosunkowo dobrym pedagogiem pomimo młodego wieku. Już w latach 30. często zastępował starszych ojców jako wykładowca, jako osoba, która nadzorowała różne rzeczy związane z nauczaniem. Wiemy, że ksiądz Gurgacz, taką jedną z większych pasji księdza Gurgacza, była pasja malowania obrazów. I on przez całe lata 30. kształcił się również w tym kierunku, miał talent malarski. Obok tego talentu pokazała się pewna pasja, której nie mógł zrealizować. Znaczy, on chciał być misjonarzem, jednak miał stosunkowo słabe zdrowie. I z uwagi właśnie na te niedomagania zdrowotne, jego przełożeni stwierdzili, że to jednak nie jest zadanie dla niego. Studia zostały przerwane wybuchem wojny, ale co istotne, chwilę wcześniej, w Wielki Piątek, w 1939 roku, ksiądz Gurgacz, jeszcze wtedy kleryk, obserwując tą gęstniejącą sytuację na arenie międzynarodowej, zdając sobie sprawę z tego, że zagrożenie do Rzeczpospolitej się zbliża, złożył na Jasnej Górze śluby, oddał siebie w ofiarę za ojczyznę w potrzebie. Spodziewał się, że Polska, jego kraj może być zagrożony i prosił Boga, prosił Maryję o to, żeby kosztem jego nawet życia i zdrowia tą ojczyznę uratować. To jest taki pierwszy moment, który pokazuje również w nim takiego kapłana walczącego, kapłana, który ma jasną misję do spełnienia i również to, że nie tylko zastanawia się nad takimi sprawami duchowymi, takimi bardzo wniosłymi, ale również nad swoją ojczyzną. Wydaje się, że to, co działo się później z księdzem Gurgaczem, jego losy, zwłaszcza powojenne, ale także te, które miały miejsce już w latach 39-45, to jest taka próba wywiązania się z tych ślubów złożonych jeszcze w roku 39. Okres II wojny światowej jeszcze bardziej pogłębia tą refleksję. Ksiądz Gurgacz jest doświadczony najpierw na wschodzie, ponieważ będąc jednym z ewakuowanych kapłanów, jednym z ewakuowanych studentów właśnie jezuickich, dociera na wschód, gdzie zastaje go okupacja sowiecka. Pierwsze zetknięcie się z Sowietami, z Armią Czerwoną, z NKWD, jest to dla niego pewien szok. On z grupą swoich kolegów stwierdza, że nie może tutaj pozostać, że to jest dla niego bardzo duże zagrożenie. Postanawia przedostać się do tej, wtedy, jak się wydawało, lepszej okupacji. W czasie wojny kontynuuje naukę. Najpierw studiuje filozofię w Starej Wsi, później teologię również w Warszawie. W roku 1942 ksiądz Gurgacz otrzymuje święcenia kapłańskie na Jasnej Górze z rąk biskupa Kubiny. Pogarsza się jego stan zdrowia. On rzeczywiście był już jako młodzieniec takim dzieckiem dość chorowitym. W czasie wojny ten stan jego zdrowia się pogarsza, dlatego część nauki pobiera już nie w Warszawie, ale także mieszkając w okolicznych miejscowościach. I to jest też prawdopodobnie coś, co ratuje mu życie, bowiem latem 1944 roku wyjeżdża z Warszawy w lipcu, dociera do Starej Wsi i tam za zgodą przełożonych zdaje ostatnie egzaminy teologiczne. To jest powód, dla którego nie ma go w Warszawie, gdy wybucha powstanie. Powstanie, w którym wielu jego współbraci zginęło w domu zakonnym. I chyba on sobie zdawał z tego sprawę, że ktoś nad nim wtedy czuwał. Też mocno przeżywał tą stratę, ponieważ zginął tam jego przyjaciel, ojciec duchowy. W roku 1945, kiedy przesunął się front dalej na zachód, ksiądz Gurgacz z jednej strony jako pacjent, z drugiej również jako duszpasterz trafił do szpitala w Gorlicach.
To był bardzo specyficzny moment, bardzo szczególny, ponieważ z jednej strony Polska była, wielu mówi, wyswobodzona przez Sowietów, z drugiej strony zaczęły się bardzo silne represje. Przez szereg miesięcy, w najtrudniejszym chyba momencie, świadczy tam posługę kapłańską, w najtrudniejszym momencie dlatego, że to jest chwila, w której w tym gorlickim szpitalu mamy ofiary przechodzącego frontu, a więc żołnierzy, którzy ucierpieli i osoby cywilne, które ucierpiały w związku z przejściem frontu, ale także w tym gorlickim szpitalu ksiądz Gurgacz nawiązuje pierwsze kontakty z żołnierzami podziemia niepodległościowego, którzy tam najczęściej pod konspiracyjnymi nazwiskami leczą rany. W Gorlicach ksiądz Gurgacz spotkał się z bardzo ważną postacią, Janem Matejakiem, żołnierzem Armii Krajowej, później żołnierzem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To była taka osoba, która rzeczywiście była mocno rozczarowana tą nową rzeczywistością. Kolejnym takim etapem w życiu księdza Gurgacza, który jest ważny dla jego późniejszej biografii, jego późniejszych decyzji, to jest moment, kiedy zostaje on wysłany do Krynicy. Tam daje się poznać już nie tylko jako duszpasterz, który doprowadza do licznych nawróceń i który ma wpływ na leczenie tych ran duszy powstałych w czasie wojny, ale także jako człowiek o dużym temperamencie, skierowanym na wiernych podczas różnego rodzaju homilii głoszonych z ambon. Wypowiada kazania, które nie tyle nawet są niewygodne, co jasno określają, że marksizm, bo w ten sposób to ksiądz Gurgacz mówił, że marksizm jest systemem złym, że pozbawia ludzi wolności, że pozbawia jednostki takiego indywidualizmu. To jest coś, co jest w tamtym czasie nieprawdopodobne, ponieważ za to nie tylko trafiało się do więzień, ale po prostu bywały takie zdarzenia, że księża, zwłaszcza księża, za tego typu kazania byli skrytobójczo mordowani. To sprowadza na niego uwagę lokalnych działaczy PZPR-u, lokalnych funkcjonariuszy bezpieki, milicji obywatelskiej. I właśnie w Krynicy dochodzi do dwóch prób zamachu na niego. Zamachów nieudanych. Za pierwszym razem strzelał do niego podobno pijany milicjant, za drugim razem również milicjant, ale tym razem już trzeźwy. Podczas jednej z tych prób dochodzi do takiej sytuacji, którą parafianie zapamiętali na długo, mianowicie milicjant strzelający do, mierząc do księdza Gurgacza, wystrzelił. Ksiądz Gurgacz zdążył paść na ziemię, ale potem poderwał się i widząc uciekającego napastnika spłoszonego nadbiegającymi parafianami, miał krzyknąć za nim: wróć, udzielę ci rozgrzeszenia. To pokazuje również, jakim człowiekiem był ksiądz Gurgacz, jak można powiedzieć, bez nienawiści podchodził do tych ludzi, którzy mogli być jego oprawcami, jego mordercami. To bezpośrednie zagrożenie życia powoduje, że ksiądz Gurgacz zaczyna coraz bliżej współpracować ze znanymi sobie jeszcze z Gorlic żołnierzami podziemia. Szczególne znaczenie ma tu przyjaźń, jaka zawiązała się między nim a żołnierzem Armii Krajowej Janem Matejakiem, pseudonim brzeskim. A w tym też czasie, czyli wiosną roku 1948, nawiązuje z nim kontakt Pióro, pseudonim Mohort Emir, człowiek, który wcześniej był działaczem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a w roku 1947 założył nową organizację, Polską Podziemną Armię Niepodległościowców. Oczywiście wokół księdza zaczyna już być instalowana agentura komunistyczna. Do Krakowa, do Warszawy docierają różnego rodzaju donosy PPR-owców o takim właśnie butnym i niewygodnym księdzu w Krynicy. Pióro zgłasza się do księdza Gurgacza z prośbą o pomoc duchową. To jest moment, w którym organizacja założona przez Pióro, organizacja, która miała być organizacją cywilną, zaplanowaną na działanie w długim dystansie, w długiej konspiracji, miała przygotowywać kadry młodych ludzi w dwóch celach. Po pierwsze,
działalności zbrojnej na wypadek wybuchu III wojny światowej pomiędzy zachodnimi aliantami a Związkiem Sowieckim. Po drugie, miały to być elity przyszłej wolnej Polski. Zdawano sobie sprawę, że zmiana programu nauczania w szkołach, bardzo intensywna indoktrynacja komunistyczna już na poziomie szkoły podstawowej, ale także w szkołach średnich czy na uczelniach wyższych spowoduje, że to pokolenie ludzi może być dla Polski stracone. Uczyli się tak naprawdę historii Polski prawdziwej, bo to już był okres, kiedy tej historii nie nauczano, albo nauczano w duchu właśnie przyjaźni polsko-radzieckiej. Mówili o Katyniu, mówili o różnych innych sprawach, które normalnie, w normalnym obiegu nie funkcjonowały. Dlatego pióro uznał, że ważne są działania samokształceniowe, ważne jest budowanie organizacji, która będzie w stanie dać Polsce kadry ludzi wolnych od tych klapek komunistycznej propagandy. Bezpieka stosunkowo szybko odkryła to, że taka organizacja działa. Jeżeli w roku 1947 skupiała ona już kilkudziesięciu członków, to była z punktu widzenia Urzędu Bezpieczeństwa grupą bardzo silną. Oczywiście wokół tego Bezpieka dorabiała sobie różnego rodzaju historie, że na pewno mają powiązania z Londynem. W realiach systemu komunistycznego, reżimu totalitarnego nie dało się prowadzić takiej działalności tak, aby nie była ona zagrożona represjami bezpieki. I dlatego przy tym pionie cywilnym Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców powstaje również pion zbrojny, oddział żandarmeria, który działa w lasach nieopodal hali Łabowskiej. I jest oddziałem, który tak naprawdę ma jeden cel, ochranianie pionu cywilnego. Również sam Stanisław Pióro był zagrożony aresztowaniem i trafił właśnie w szeregi tej formacji. Mniej więcej w tym czasie zetknął się z księdzem Gurgaczem. Usłyszał o nim, usłyszał, że taki ksiądz w Krynicy jest, że wygłasza bardzo odważne kazania. Chciał się z nim spotkać po to, żeby omówić takie moralne tło działalności organizacji. Tu trzeba podkreślić, że PPAN i Pióro działali w latach 1947-1949 w taki sposób, w jaki działała Armia Krajowa w czasie II wojny światowej. To znaczy zakładali, że można przeprowadzać rekwizycje w instytucjach państwa okupacyjnego. Ksiądz Gurgacz nie godził się na rekwizycje u osób prywatnych. Stwierdzał jasno, że rekwizycji, taki oddział jak ich, taki oddział, można powiedzieć, niepodległościowy, ale również o takim obliczu stricte katolickim, może dokonywać rekwizycji tylko w instytucjach państwowych. Zdaniem działaczy podziemia niepodległościowego Ludowa Polska była właśnie państwem okupacyjnym. Była czymś, co było obce narodowi polskiemu i dlatego dopuszczano rekwizycje w instytucjach państwowych bądź spółdzielniach samopomocy chłopskiej, które po prostu traktowano jako okupacyjne. Niemniej, jako że organizacja składała się głównie z młodych chłopców, tego typu akcje wzbudzały czasem pewne wątpliwości i to jest powód, dla którego Pióro zgłasza się do księdza Gurgacza właśnie z prośbą o to, aby od strony moralnej, etycznej wyjaśnił pewne problemy związane z działalnością podziemną, konspiracyjną, w tym działalnością zbrojną, choć takich akcji wprost zbrojnych ten oddział nie podejmował na szeroką skalę. Ksiądz Gurgacz spotkał się z nim kilka razy, udzielił mu rad. Można powiedzieć, że wtedy obaj przypadli sobie do gustu, myśleli podobnie na temat Polski. Ksiądz Gurgacz w tym czasie zagrożony sam osobiście zaczyna te więzi podtrzymywać i w którymś momencie podejmuje decyzję o wyjeździe z Krynicy, podejmuje decyzję o przystąpieniu do oddziału zbrojnego. Ale zanim ją podejmie, postanawia zapytać się swoich przełożonych zakonnych, czy rzeczywiście może iść tą drogą, czy powinien iść tą drogą. Wysyła list do swojego przełożonego w zakonie jezuitów. Ostatecznie zostaje odesłany do prowincjała, prowincji Polski Południowej, Towarzystwa Jezusowego. Jednak prowincjał, ojciec Krupa, zwraca księdzu Gurgaczowi uwagę na jedną rzecz, że jego działania sprowadzają niebezpieczeństwo, sprowadzają zagrożenie dla wszystkich jezuitów. I to nie tylko w Małopolsce, ale w całej Polsce. I jednoznacznie zakazuje mu
udział w oddziale zbrojnym, zakazuje mu pójścia do lasu, nakazuje natomiast powrót do domu zakonnego, a proponuje mu także odbycie rekolekcji na Jasnej Górze. A to jakby nie rozwiązuje problemu, dlatego że jednocześnie ksiądz Gurgacz ma bardzo poważny dylemat moralny, to znaczy już nawiązał kontakt z tymi młodymi chłopcami z PPN-u i ta sytuacja jest dla niego niezwykle skomplikowana. Z jednej strony zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że powinien zgodnie ze złożonymi ślubami zachować tą dyscyplinę jezuicką, podporządkować się nakazom swojego przełożonego. Z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że bez jego opieki ta grupa młodych chłopców może zejść na manowce. Może się zdarzyć, że ten oddział zbrojny zacznie przeprowadzać działania, które zamknęłyby tym chłopcom drogę do zbawienia. To jest rzecz, która rzeczywiście dla księdza Gurgacza ma istotne znaczenie. Dlatego postanawia zasięgnąć drugiej opinii, wysyła pismo tym razem do kardynała Wyszyńskiego. Wkrótce dostaje odpowiedź od anonimowego teologa moralnego, który z jednej strony jakby potwierdza decyzję przełożonego, że nie można narażać jezuitów, ale z drugiej strony zwraca uwagę, że rzeczywiście obowiązkiem księdza, obowiązkiem duchownego jest roztoczenie opieki nad tymi młodymi chłopcami i próba zminimalizowania jakichś niekorzystnych konsekwencji ich działań konspiracyjnych. To jest ten moment, w którym ksiądz Gurgacz podejmuje decyzję, że jednak do PPAN-u przystąpi. Wkrótce zostaje kapelanem żandarmerii, czyli tego oddziału zbrojnego. Żeby nie wzbudzać jakiejś sensacji, postanowiono, że nie będzie chodził ubrany jak ksiądz, tylko otrzyma mundur. To jest zarazem chwila, w której Urząd Bezpieczeństwa już o Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców wie dość dużo. Szerzy się fala aresztowań wśród pionu cywilnego. Wkrótce jedynym pionem, który ocalał, będzie właśnie ten pion zbrojny, żandarmeria, do którego trafia również pióro, dotąd kierujące pionem cywilnym, do którego trafiają tak naprawdę wszyscy liczący się działacze organizacji, których nie udało się aresztować, których nie udało się bezpiece ująć. Pamiętajmy, że to byli młodzi ludzie, to byli ludzie, którzy zostali wyrwani ze swojego otoczenia, którzy do tej pory uczyli się, ale nagle to wszystko zostało przerwane. Musieli trafić do lasu, musieli nauczyć się zupełnie nowego życia, partyzanckiego. A tylko niektórzy z nich mieli jakiekolwiek doświadczenie w tym względzie. Ksiądz Gurgacz dał im namiastkę takiego kontynuowania tej nauki, kontynuowania takiego życia właśnie uczniów, studentów. Prowadził dla nich wykłady z języka polskiego. Uczył ich łaciny, co również było dość karkołomne, prawda, bo część z nich nigdy z tą łaciną nie miała nic wspólnego, ale to dawało jakby takiej chwilę normalnego życia w tym lesie, prawda. Pamiętajmy, że oni byli cały czas tropieni przez bezpiekę, że nie mogli nocować w domach prywatnych, musieli sobie wybudować ziemiankę. Oddział w coraz trudniejszych warunkach kryje się na hali Łabowskiej. Obławy są coraz częstsze, przechodzą coraz bliżej obozu. Jeden z żyjących do dziś partyzantów tego oddziału, pan Ryba, wspominał, że w kluczowej obławie przeprowadzanej nocą i w dość dużej zadymce śnieżnej żołnierze KPW przeszli około 50, może 60 metrów od bunkra, w którym spali partyzanci i tylko dzięki temu, że była zamieć, nie odkryli tego miejsca. Te obławy rzeczywiście powodują, że trwanie w lesie staje się coraz trudniejsze. I Pióro, i ksiądz Gurgacz zdają sobie sprawę, że szansy na wybuch trzeciej wojny już nie ma. Szansy na prowadzenie działalności także. Można tak naprawdę wybrać dwie drogi. Albo czekać w lesie na moment, w którym któraś obława wreszcie o nich zahaczy, albo spróbować wyrwać się z hali Łabowskiej, spróbować albo przejść na południe do wolnego świata przez Austrię do Włoch, albo spróbować przenieść się na ziemie zachodnie lub północne, gdzie dałoby się zalegalizować w jawnym życiu na papierach na przykład reemigrantów ze Związku Sowieckiego, z kresów zabranych Polsce decyzją wielkich mocarstw. To jest moment, w którym ta
działalność księdza Gurgacza też troszkę zmienia swoje oblicze. Dotąd w oddziale był rzeczywiście kapelanem. Odprawiał msze święte, prowadził tych chłopców duchowo, wygłaszał wykłady z teologii moralnej, ale także z marksizmu, próbując im uzmysłowić, czym jest ten system, z którym ci młodzi ludzie walczyli. W momencie, w którym to zagrożenie robi się coraz większe i na księdza Gurgacza spada coraz większa odpowiedzialność. On nie tylko musi sprawować taką bezpośrednią opiekę duchową, ale musi być także tym najsilniejszym ogniwem w całym oddziale. To on musi dawać tym chłopcom oparcie, to on musi ich przekonywać, że pomimo tego, że bezpieka stosuje represje, ich drogą nie jest odwet. I wydaje się, że tylko dzięki księdzu Gurgaczowi PPN stał się organizacją podziemną, dysponującą pionem zbrojnym, ale niezwykle specyficzną, bo nie przeprowadzającą akcji odwetowych, nie przeprowadzającą akcji zbrojnych na elementy aparatu represji państwa komunistycznego, nie prowadzących akcji dyscyplinujących, ani akcji likwidacyjnych wobec działaczy państwa komunistycznego. Rzeczywiście ci chłopcy byli niezwykle zdyscyplinowani i starali się działać tak, aby zyskiwać, ale jednocześnie nie doprowadzać do śmierci swoich przeciwników. Działalność takiej organizacji, mimo tego, że przeszła ona już do lasu, że ta część cywilna była rozbita, ona nie mogła trwać bardzo długo. Rok 48-49 to są lata, kiedy ci ludzie próbują w tym lesie przetrwać, ale nie mają już pomysłu na to, jak dalej walczyć. Obławy bezpieki powodują, że Stanisław Piuro podejmuje decyzję o podzieleniu oddziału, podzieleniu go na trzy mniejsze grupy, którym łatwiej jest się melinować, łatwiej jest się ukrywać, łatwiej jest też uciec ewentualnym obławom. Wiadomo, że 20 parę osób, tyle mniej więcej wtedy liczył ten oddział, to nie jest siła, która pozwoliłaby wygrać walkę zbrojną z żołnierzami KBW, więc pozostaje tylko ucieczka i zyskiwanie przewagi znajomością terenu. Grupa, do której dołączył ksiądz Gurgacz, była dowodzona przez Stefana Balickiego, Bylinę. To był dawny żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, człowiek również inwalida wojenny, człowiek doświadczony przez wojnę, który zdecydował się również za namową księdza Gurgacza, że należy jednorazowo zdobyć dużą ilość pieniędzy i później zalegalizować się na ziemiach zachodnich. Oczywiście ksiądz Gurgacz być może ze względu na choroby, które przechodził chwilę wcześniej, a które, co ciekawe, nie dawały o sobie znać w rzeczywistości tej partyzanckiej, w tych realiach życia w lesie. A być może to powodowało, że ksiądz Gurgacz zachował taką szczególną postawę, bowiem już od okresu przedwojennego tak naprawdę powolutku przygotowywał się na to, że jego życie się kończy. Zachowały się jego notatki z okresu wojny, kiedy wspominał: jestem jak przewoźnik przygotowany do drogi na drugą stronę. Rzeczy spakowane, czekamy tylko na przejazd. Zdecydowano, że przeprowadzą akcje na konwojentów bankowych przenoszących pieniądze na terenie Krakowa. To był oczywiście bank państwowy. 2 lipca 1949 roku spróbowali przeprowadzić taką akcję. I w samym centrum Krakowa próbowali odebrać pieniądze dwóm konwojentom, jednak ci stawili opór. Zaczęła się taka szamotanina, do tego dołączyli się milicjanci, później funkcjonariusze bezpieki i partyzanci z oddziału właśnie Stefana Balickiego Byliny wraz z nim zostali pochwyceni. Ksiądz Gurgacz nie brał czynnego udziału w tej akcji. On nie był człowiekiem, który mógłby wyrywać konwojentom worki z pieniędzmi. On przyglądał się temu z dalszej odległości. Nie wiedział, jak akcja się rzeczywiście zakończyła, ponieważ pościg trwał. Miał możliwość ucieczki z Krakowa. Mógł wyjechać, nie był zdekonspirowany. Jednak postanowił wrócić do mieszkania konspiracyjnego, które partyzanci wynajęli, tam zaczekać na to, co będzie. Z jednej strony mogło się wszystko powieść, z drugiej jednak miał świadomość tego, że jeżeli coś jego
chłopcom, bo tak się o nich wyrażał, jeżeli coś jego chłopcom się stało, jeżeli zostali pochwyceni, może któryś jest ranny, to on musi być przy nich do końca. Ksiądz Gurgacz dość szybko zorientował się, że coś musiało pójść na tyle nie tak, że chłopcy nie mają szansy już wrócić do niego, do tego mieszkania konspiracyjnego, ale podjął dość brawurową decyzję o tym, aby w tym mieszkaniu pozostać. Od pewnego momentu zdawał sobie już sprawę z tego, że czeka nie na swoich towarzyszy broni, ale czeka na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Został aresztowany i trafił do więzienia. W tym więzieniu spotkał się z innymi żołnierzami PPN-u, jednak dla bezpieki to on był najważniejszy. Dlatego, że był księdzem, że można było przez pryzmat jego osoby uderzyć w Kościół katolicki. Ujmując księdza Gurgacza, Urząd Bezpieczeństwa zyskał jakby nową szansę. Rok 409 to jest moment, w którym głównym przeciwnikiem z punktu widzenia państwa komunistycznego jest już Kościół katolicki. Nie ma liczącej się opozycji o wymiarze ogólnopolskim, nie ma konspiracji o wymiarze ogólnopolskim. Dlatego ujęcie księdza Gurgacza powoduje, że bezpieka może sprawę PPN-u przedstawić jako sprawę bandy kierowanej przez duchownego. I tu dochodzimy do tego największego paradoksu całego procesu, to znaczy ksiądz Gurgacz, będący kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, staje się w propagandzie medialnej głównym oskarżonym. Nie czytamy o tym, że odbywa się proces grupy Stefana Balickiego-Byliny, ale czytamy o tym, że odbywa się proces bandy księdza Gurgacza. To on jest nagle tym, który tą bandą miał dowodzić, bo przydaje się to do rozegrania propagandowego, do tego, aby pokazać, że oto mamy duchownego, który obok mszału nosi w kieszeni pistolet, mamy duchownego, który dokonuje rabunku, jak to opisywano w instytucjach państwowych, duchownego, który dowodzi bandą zbrojną. Równolegle z procesem miało miejsce również rozbicie pozostałych dwóch grup PPN-u. Pierwszą, dowodzoną przez Mieczysława Rębiarza Orlika, zlikwidowano na terenie Sądecczyzny przy pomocy konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa. Sam Orlik zginął, później zginęli również jego trzej koledzy z oddziału. Natomiast największa grupa, która pozostała, Stanisława Pióro Emira, postanowiła wyjechać na zachód, ale ten wyjazd również był już zorganizowany nie przez współpracowników Emira, tylko przez bezpiekę, która miała swoich agentów i którzy po prostu tak naprawdę wciągnęli partyzantów w pułapkę. I w momencie, kiedy 14 sierpnia 1949 roku był ogłaszany wyrok śmierci na księdzu Władysławie Gurgaczu i jego towarzyszach w Krakowie przez Wojskowy Sąd Rejonowy, na Słowacji miała miejsce akcja przeciwko partyzantom PPN-u, którzy, jak im się wydawało, wyjeżdżali przez zieloną granicę na zachód. Tak naprawdę trafili na obławę bezpieki polskiej i słowackiej, wtedy czechosłowackiej. W czasie walki zginęło dwóch partyzantów, a Stanisław Pióro, który wiedział, że jeżeli wpadnie w ręce bezpieki, to prędzej czy później bezpieka zmusi go do wyjawienia nazwisk, kontaktów, że przez niego wpadną jeszcze inne osoby, współpracownicy oddziału. Jak tylko miał możliwość, w ostatniej chwili odebrał sobie życie strzałem z pistoletu. Tak więc te dwie grupy zostały zlikwidowane, trzecia grupa była właśnie osądzona. Ksiądz Gurgacz w śledztwie zachowuje się niezwykle godnie, to znaczy tłumaczy zarówno siebie, jak i żołnierzy PPN-u, tłumaczy funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa, jaka była idea tej organizacji, a więc tłumaczy, że celem tej organizacji było stworzenie Polski Ludowej, ale nie materialistycznej, ale katolickiej. Tłumaczy sens przeprowadzania akcji na instytucje państwowe, pokazując właśnie, że traktowano je jako instytucje państwa okupacyjnego. Wreszcie tłumaczy swoją rolę, biorąc w pewnym sensie odpowiedzialność za tą moralną stronę PPN-u. Komuniści przygotowują proces w takiej formule propagandowej. Chodzi o to, aby nadać mu jak największy rozgłos. Chodzi o to, aby można było wykorzystać ten proces do uderzenia w Kościół katolicki w skali ogólnopolskiej. Oczywiście nagrywała to ten cały proces radio, nagrywała telewizja, puszczano później telewizja, no wtedy jeszcze właśnie kronika filmowa, polska kronika filmowa, pisała o tym prasa, właśnie o księdzu z pistoletem, o księdzu bandycie, o herszcie bandy. Chodzi też o to, aby ten proces był takim
elementem zastraszenia dla tych, którzy chcieliby kiedyś w przyszłości naśladować działaczy PPN-u. Dlatego to jak w większości procesów pokazowych mamy do czynienia z orzeczonymi wyrokami śmierci. W tym wypadku na karę śmierci skazano 3 osoby. Księdza Władysława Gurgacza, dowódcę tego pododdziału, czyli Stefana Bolickiego-Byliny i Stanisława Szajnę-Orła, jednego z przyjaciół księdza Gurgacza. Nie prosił o łaskę. Jedyne co zrobił, to wypowiedział swoje ostatnie słowo, którego nie zaprotokołowano. Wydaje się, że tym, co najciekawsze z punktu widzenia historycznego, to jest to, że w przypadku wszystkich niemal procesów pokazowych dochodziło do większych lub mniejszych fałszerstw na poziomie relacji tego procesu w mediach. Chodziło o to, aby ten przekaz medialny był jednowymiarowy, podporządkowany pewnym celom propagandowym, jakie komuniści sobie narzucili. Natomiast w przypadku księdza Gurgacza mamy po raz pierwszy do czynienia z sytuacją, w której widzimy, że doszło również do zafałszowania protokołu rozprawy. To znaczy w protokole rozprawy głównej przy ostatnim słowie czytamy: ksiądz Władysław Gurgacz nie opowiada się. Tymczasem z relacji osób, które były obecne na sali rozpraw, wiemy, że miał powiedzieć niezwykle mocne ostatnie słowa, odnotowane następnie przez panią Suchorowską w książkach o księdzu Gurgaczu. Jako historycy przez długi czas zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście te słowa na sali rozpraw mogły paść. Ostatecznie okazało się, że rzeczywiście świadkowie zapamiętali ten proces dokładnie, tylko komuniści zafałszowali protokół rozprawy głównej, bowiem zachowały się notatki oficera śledczego, jednego z oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, w których pojawia się relacja niemal w pełni zbieżna z tym, co odnotowała z relacji świadków pani Suchorowska. Więc dowiadujemy się, że w ostatnim słowie ksiądz Gurgacz raz jeszcze bronił idei PPN-u, twierdząc, że PPN występował w imieniu 24 milionów ludzi, którzy nie godząc się na system komunistyczny, są zmuszeni do życia w nim pod bagnetami NKWD. Jednocześnie wydaje się, że najsilniejsze, najbardziej takie oddziałujące na osoby zebrane na sali musiały być ostatnie słowa księdza Gurgacza, w których powiedział: na śmierć pójdę chętnie. Cóż to bowiem jest śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej obróci się wam na zgubę. Według notatki nieznanego funkcjonariusza UB ksiądz Gurgacz miał w ostatnim słowie powiedzieć, że do oddziału nie należał z przyczyn politycznych. Jest niewinny jako kapłan, zakonnik i Polak. Niewinny dlatego, bo działał w dobrej wierze. Niewinny wobec Kościoła. Do lasu został zabrany przymus fizyczny i moralny. Zrobił błąd. Nie tylko może, lecz i powinien udać się do lasu, aby przeciwdziałać większemu złu. Zmienił sukienkę duchowną na mundur polskiego żołnierza. Przeciwdziałał rozwojowi organizacji. Gdyby nie on, byłoby nie 20, a cały batalion, całe Podhale. On chłopców umoralnił. Uważa, że wyraża przekonania większości narodu. Nie uznaje władz obecnych. Uważa się za przedstawiciela 24 milionów Polaków, którzy nie zgadzają się z obecną rzeczywistością i modlą się o wolność. Judica Medeus et discerne casua meam. A czyli osądź mnie Boże i rozstrzygnij sprawę moją. Dodał również taką fragment psalmu, który był bardzo ważny. Osądź mnie Boże i rozstrzygnij sprawę moją. Pokazując jasno, że ten sąd, marionetkowy sąd, który jego przyjaciół sądzi, no nie ma tak naprawdę nad nim żadnej władzy. Że władzę nad nim ma tylko Bóg, no i przed nim on może się spowiadać i przed nim, przed jego właśnie wyrokiem może się ugiąć. To oczywiście nie mogło się znaleźć ani w protokole rozprawy głównej, ani w relacjach z procesu, które pojawiały się w radiu czy w prasie. Stąd ta cenzura nawet na poziomie dokumentacji sądowej. Ksiądz Gurgacz w ostatnim słowie prosił też tylko o jedno, o to, aby wyprowadzano go na śmierć razem z jego kolegami, z Byliną i z Orłem. I rzeczywiście tak się stało. 14 września 1949 roku wyprowadzono ich na podwórze w więzieniu Montelupich we Trzech.
Zgodnie z protokołem wykonania kary śmierci miał ją wykonywać pluton egzekucyjny, ale wiadomo, że plutonu nie było, był tylko strażnik więzienny Władysław Szymaniak, który pozbawił ich życia strzałem katyńskim, strzałem w potylicę, przy czym dzięki relacji więźnia, zbrodniarza niemieckiego osadzonego na Montelupi, który był później wykorzystywany do pomocy przy uprzątaniu zwłok. Wiemy dokładnie, jaki miała przebieg ta egzekucja, a więc wiemy, że jako pierwszy miał zginąć ksiądz Gurgacz. Pierwszy raz miał do czynienia z księdzem, z osobą tak silną, silną moralnie, która nie dała sobie zawiązać oczu, która patrzyła prosto w oczy tego kata i nie udało mu się go pierwszym strzałem zabić. Władysławowi Szymaniakowi zadrgała ręka, także tylko postrzelił księdza Gurgacza, następnie zastrzelił Szajnę i Balickiego i wrócił do duchownego po to, aby go dobić drugim strzałem. Wrzesień 1949 roku to jest zatem ten moment, w którym ta działalność księdza Gurgacza została zakończona. I z punktu widzenia komunistów miał to być koniec w ogóle historii księdza Gurgacza. Po takim morderstwie sądowym również trzeba było zamordować legendę księdza Gurgacza. No, z jednej strony zrobiła to bezpieka już i partia w czasie procesu, właśnie tworząc tam taką czarną legendę księdza bandyty. Z drugiej strony chcieli również zlikwidować ślad po nim, czyli pochowano go w bezimiennej mogile na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Osoby, które zyskały popularność wśród społeczeństwa polskiego, osoby właśnie z patriotycznym życiorysem, które mordowano w więzieniach, nie miały nagrobków, aby nie było wiadomo, gdzie są pochowane, aby nie było miejsca, w którym można przyjść, zapalić znicz. Tak samo miało stać się z Gurgaczem, z Balickim i z Szajną. Do dziś nie wiadomo, jak to się stało, że po wykonaniu kary śmierci jednak komuś udało się oznaczyć, w którym miejscu na cmentarzu rakowickim pochowano trzech straceńców. Postawiono tam krzyż z tabliczką informującą o tym, kto leży w tych dwóch grobach. W jednym grobie złożono księdza Gurgacza i Balickiego, w mogile obok Szajny. Ksiądz Gurgacz doczekał się także swoich ulic, między innymi w Krynicy i w Krakowie, a także odznaczenia państwowego. Prezydent Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, stracony zbrodniczym wyrokiem sądowym władz komunistycznych w Krakowie 14 września 1949 roku. W 35 roku życia, 7 roku kapłaństwa, 18 życia zakonnego. Służył Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi.